Siema. Dzisiaj odcinek o tym, jak się zabezpieczać. Ha. No tak, boki zrywać. Dzisiaj odcinek o tym, jak nie dać się wydymać. Ale jak to? Wydymali? No dobra, nie przemyślałem tego. Jak nie dać się oszukać w copywritingu? Jak zadbać o to, żeby za tekst była kasa? No bo przecież po to to robimy, żeby za tekst była kasa. I żebyśmy mieli za co żyć. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Na początek uświadom sobie, że tam, gdzie są pieniądze, zawsze trafi się kanciarz. Zawsze komuś będzie się wydawało, że jest sprytniejszy od ciebie, że może ci nie zapłacić, że w sumie to tylko teksty, to tylko stówka, dwie, trzy. I to nie dotyczy tylko typowych oszustów. To nie dotyczy typowych Januszy, typowych kanciarzy. Znam też osoby z branży, chociażby żurnalista, nie zapłacił copywriterom za pracę. Znam też parę osób, które mają bardzo dużą markę osobistą, robią kampanię online, podobno nawet numer jeden ekspert od kampanii online, potrafi copywriterom czy wirtualnym asystentkom nie zapłacić hajsu. Ja jestem człowiekiem, można powiedzieć, że skrajnie, radykalnie nieufnym, jeśli chodzi o hajs. I nie wynika to z tego, że jestem cebulą albo z tego, że mierzę innych swoją miarą, bo też oszukuję czy coś w ten deseń. Ja po prostu zostałem okradziony w swoim życiu i dlatego wzorem Enrique Iglesiasa nie trzymam w portfelu więcej niż 20 zł. Jeżeli mam w portfelu więcej niż 20 zł, to znaczy, że idę zapłacić za coś gotówką, co kosztuje więcej niż 20 zł. Albo przypadkiem, nie wiem, znalazłem pieniądze na ulicy. Wiem, że to nie jest dobry patent, wiem, że warto trzymać gotówkę. Ja to wszystko wiem, ja po prostu się boję. Dlatego zawsze mam z tyłu głowy, że jeśli chodzi o hajs, ktoś może próbować mnie orżnąć. Byłem w swoim czasie na Słowacji, na inwentaryzacji i tam jedna z koleżanek, które robiły na sklepie, Adriana, miała takie słowackie powiedzenie: doweruj, ale preweruj, czyli ufaj, ale sprawdzaj. I do tego Cię zachęcam, to tyle tytułem disclaimera. A teraz do rzeczy. Twoją pierwszą linią obrony w starciu z oszustem jest Twój własny mózg. Twój własny zdrowy rozsądek. Jak działa zdrowy rozsądek? Podobno każdy wie, ale potem w wiadomościach czytamy, że do jakiejś babci po 20-30 latach milczenia odzywa się wnuczek i desperacko potrzebuje pieniędzy. Nie żadne siema babcia jak tam zdrowie, tylko od razu z buta, nie? Babcia jest lipa. Siedzę w więzieniu albo jestem chory, potrzebuję kasę i ta babcia temu wnuczkowi płaci. I w momencie, gdyby do mnie się ktoś po 20-30 latach odezwał z pytaniem o kasę, no kurde, jorgnę się, że to jest szwindel, no come on. I nie chcę tutaj się nabijać z babć, bo nie oszukujmy się, ci oszuści żerują na najniższych uczuciach i taka babcia czy dziadek, no po prostu tęskni za tym wnukiem, tak? I uważam, że to jest po prostu niskie, ale tak jest. I to nie tak, że nie kocham swojego wnuka i będę go sprawdzać, tylko kocham swojego wnuka i właśnie dlatego będę to sprawdzać, żeby się nie okazało, że jakiś obcy człowiek zabrał mi pieniądze. To tak jak z prowadzeniem samochodu przez miasto. To nie jest tak, że z założenia nie ufasz innym kierowcom, ale musisz nie ufać. Jest zasada ograniczonego zaufania i musisz nie ufać innym kierowcom, bo nigdy nie wiesz, komu coś odpali. I zakładanie z góry, że inni kierowcy będą przestrzegać przepisów, jest po prostu głupotą i brakiem tego zdrowego rozsądku, tak? Dlatego tutaj słówko do Ciebie, copywriterze, żeby tego zdrowego rozsądku sobie nie wyłączać i w momencie, kiedy czujesz, że coś jest nie tak, miej chociaż na tyle tej samoświadomości, żeby się kogoś spytać albo żeby poszukać jakiegoś pośrednika, jakiegoś zabezpieczenia, żeby chociaż minimum wysiłku włożyć w ten dodatkowy research, żeby tego kontrahenta sprawdzić, czy on jest legitny, czy nie jest. Druga ważna rzecz, którą musimy omówić, i to jest prawdopodobnie główny powód, obok chciwości, dla którego copywriterzy dają się robić na kasę, czyli desperacja. Desperacja, czyli po prostu tak mnie ciśnie na hajs, że jest problem. Kiedy jesteśmy zdesperowani, podejmujemy nieracjonalne decyzje. Jesteśmy bardziej skłonni do podejmowania ryzyka, ignorujemy intuicję, czerwone flagi, nawet czyjeś dobre rady. Spójrz na swoje zdesperowane koleżanki albo zdesperowanych kolegów, którzy desperacko szukają
drugiej połówki i po prostu pakują się w związki, które z daleka widać, że to nie będzie dobry związek, nie? Desperacja bierze się z silnej i pilnej potrzeby, z silnej i pilnej niezaspokojonej potrzeby, z deficytów, z tęsknoty. W przypadku copywriterów, którzy dają się oszukać, najczęściej jest to potrzeba finansowa. Jest to albo tęsknota za tym, co pieniądze dają, albo po prostu strach przed tym, co oznacza brak pieniędzy. I nie mówię tutaj, żeby w trakcie pracy copywriterskiej po prostu zdusić w sobie ten strach, bo tego się nie da zrobić. To jest mechanizm przetrwania, to jest tak pierwotny lęk, że nie da się go po prostu klik wyłączyć jakąś, nie wiem, techniką oddechową albo medytacją. Po prostu trzeba o tę potrzebę zadbać. Na webinarze u Ani Dyjak dowiedziałem się o motywacji zewnętrznej i wewnętrznej. Motywacja zewnętrzna to zaspokojenie podstawowych potrzeb, jak godziwa wypłata czy bezpieczeństwo finansowe, czyli świadomość, że po prostu kasa będzie na czas. Motywacja wewnętrzna, no to już jest poczucie sensu, samorealizacji. Motywacją wewnętrzną może być to, że ten artykuł, który piszesz za 200 lub 300 zł, będzie pierwszy w Google. To jest motywacja wewnętrzna. Poczucie, że to, co robisz, ma sens. I motywacja zewnętrzna bierze tutaj priorytet. To się po części zgrywa z piramidą Maslowa, gdzie fizjologia jest najważniejsza. Jeżeli jesteś głodny albo pilnie musisz do kibla, potrzeba samorealizacji traci na znaczeniu i schodzi na dalszy plan. Kontrą do desperacji jest stabilizacja. Stabilizacja w copywritingu nie wiem, czy istnieje. Nie wiem, czy da się dojść do momentu, w którym po prostu ta stabilizacja jest. Nie wiem, czy w ogóle da się prowadzić biznes i mieć stabilizację. Tutaj często przywołuję słowa Jacka Walkiewicza, który powiedział, że jedyny jego stabilny okres, jedyny okres stabilizacji w jego 60-letnim życiu, to było wtedy, jak mu wypadł dysk i siedział w takim metalowym kostiumie, który nie pozwalał mu się ruszać. To był jedyny okres stabilizacji. Poza tym, jedyne, co jest stałe, to zmiana i trzeba się na to szykować. Niemniej, można sobie zapewnić to poczucie bezpieczeństwa także w copywritingu. Pierwszym krokiem w stronę stabilizacji, kiedy nie jesteś w stanie utrzymać się ze zleceń freelancerskich, jest poszukanie etatu. Wiem, że nie każdy freelancer, nie każdy copywriter może znaleźć etat, może iść na etat i może na tym etacie siedzieć. Wiem, że niektóre osoby wchodzą do copywritingu właśnie dlatego, że copywriting daje możliwość elastycznej pracy, elastycznych godzin i dostosowania sobie grafiku do swojego życia. Ale jeżeli tylko masz możliwość, idź na etat. Idź na etat, bo ludzie będą żerować na twojej desperacji. Stabilizacja ułatwia ewentualną windykację, ułatwia ściąganie pieniędzy, kiedy klient nie płaci i przekracza terminy i nawet nie ma zamiaru nic z tym zrobić. Mam odcinek na temat tego, co robić, kiedy klient nie płaci. On tu powinien się teraz wyświetlać na górze. Kliknij sobie link, obejrzyj później albo teraz. Jak uważasz? Stabilizacja ułatwia windykację, dlatego że jeżeli od tych 500 czy 600 czy 1000 zł nie zależy, czy będziesz mieć co jeść czy nie, no to na kasę możesz poczekać, bo windykacja trwa. To nie jest tak, że idziesz do kogoś z paroma chłopakami i grozisz, że połamiesz mu ręce, jak nie wyściubie 500 zł. To jest szybka windykacja, ale może cię narazić na kłopoty natury karnej. Ale jeżeli chcesz to zrobić drogą legalną, poprzez sąd, komornika czy coś, to myślę, że możesz się szykować na 4, 5 lub 6-miesięczną batalię, może nawet więcej. Jest też opcja, że tej kasy nie odzyskasz. I w momencie, kiedy masz z czego żyć, to cię tak bardzo nie ciśnie. A kiedy nie masz z czego żyć, no tu się robią problemy. Co do szukania stałej pracy, mam też odcinek z Aliną Windygą, ze specjalistką od HR-ów. Polecam go obejrzeć, ona tam daje dużo tipów, jak napisać CV, jak się zgłosić do tej pracy, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej. Link będzie w opisie. Kolejna rzecz, którą możesz zrobić, żeby się zabezpieczyć przed utratą pieniędzy w copywritingu, to research. Po pierwsze, sprawdź, czy osoba, która zleca dany tekst, to osoba fizyczna czy firma. Firmę łatwiej windykować, z osoby fizycznej ciężko będzie czasem coś ściągnąć. Po prostu jest gorzej. Jest gorzej i jest trudniej. Sprawdź opinię na temat firmy w Google, na Facebooku. Na Facebooku możesz użyć wyszukiwarki w grupie Copywriter Poszukiwany. Link do grupy będzie w opisie. Wpisać tam imię, nazwisko osoby, która zleca, albo firmy, w imieniu której ta osoba zleca. I zobaczysz, co jest w komentarzach, czy to zlecenie było, czy nie. Jeżeli to jest jednorazowe zlecenie, doradzałbym ostrożność, bo może być, że to jest faktycznie jednorazowe zlecenie, a może być, że to jest po prostu kolejne fake konto, bo poprzednie jest już spalone. Sprawdź opinię na temat tej firmy w Google, na Facebooku, na portalach typu Aleo, Oferia, gdziekolwiek znajdziesz. Po prostu wpisz nazwę firmy, dopisz opinię, coś powinno ci wyskoczyć. Sprawdź zleceniodawcę, bo zazwyczaj to jest, jeżeli nie dodaje strona, to dodaje po prostu osoba fizyczna.
Wejdź w profil tej osoby, zobacz ile ma zdjęć, w jakim odstępie je dodaje, w jakim tempie, ile tych zdjęć, czy ma zdjęcia z rodziną, czy ma uzupełnione informacje, czy ten profil istnieje, czy profil żyje, czy są komentarze, czy to jest po prostu taki profil wydmuszka nawet bez zdjęcia, po to tylko, żeby dać zlecenie, orżnąć kogoś na kasę, wziąć tekst i spadać. Profile charakterystyczne dla troli, typu bez zdjęcia profilowego, bez zdjęcia w tle, bez w ogóle żadnych zdjęć, albo wszystko poblokowane, zero informacji, jakiś dziwny URL, to powinno wzbudzić Twoje podejrzenia i wtedy zastanowiłbym się, czy chcę wchodzić w taką współpracę. Kolejna rzecz, którą możesz zrobić, to brief. Możesz, musisz. Nie ma zlecenia bez briefu. Musisz się dowiedzieć, do czego to zlecenie ma być, czemu ma służyć, w jaki sposób je zrobić, kto jest grupą docelową. To są po prostu podstawowe pytania, które do tekstu trzeba zadać. Dobrym patentem w briefie jest mieć pytanie o NIP firmy, nazwę firmy, może nawet siedzibę firmy, chociaż po NIP-ie to wszystko znajdziesz. I w momencie, kiedy ktoś nie chce Ci dać NIP-u swojej firmy, miałem taki przypadek, że klientka zrezygnowała ze współpracy, bo ja chcę od niej informacje niejawne, informacje prywatne. No tak myślę sobie, kurczę, w sumie w jaki sposób NIP jest informacją niejawną. No, po nazwie firmy znajdę sobie w CIDG, znajdę sobie NIP, REGON, jeżeli to jest spółka, to znajdę sobie nawet sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. Więc to nie są jakieś tajne informacje. Ale w momencie, kiedy firma albo ktoś, kto udaje firmę, nie chce Ci dać NIP-u, to jest kolejna czerwona flaga. Poza tym, co jeszcze daje Ci NIP w briefie? W momencie, kiedy klient zleca Ci tekst i nie chce zapłacić, po prostu wystawiasz fakturę na ten NIP, wysyłasz i domagasz się pieniędzy. I jeżeli jesteś tylko w stanie udowodnić, że usługa została wykonana, że faktycznie ten tekst powstał, że dotarł do zleceniodawcy, a tym bardziej jeżeli pojawiłby się w internecie, no to w większości przypadków sprawa w sądzie wygrana. A skoro jesteśmy przy czerwonych flagach, to jest parę rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w trakcie takiej współpracy, które powinny zacząć Cię tam skrobać z tyłu głowy, że coś tu może być nie tak. Dość często klient, który ma zamiar orżnięcia Cię, będzie Cię poganiał z realizacją tekstu, ale będzie się migał odpowiedzi na temat rozliczenia, czy to będzie faktura, czy to będzie use me, na jaki adres masz wysłać tę fakturę, na jaki adres mailowy, czy pocztą, czy zdjęcie faktury, czy jak masz to zrobić. To z panią Anetką z księgowości pani załatwi, ja potrzebuję ten tekst, bo mi się spieszy, mi się tak spieszy po prostu, bo zaraz idzie kampania, ja potrzebuję te maile, ja potrzebuję ten landing, bo jak nie będzie, to nie zarobię pieniędzy. To tam rozliczenia to sobie załatwimy później, ja teraz potrzebuję tekst. To mówisz wtedy, nie, hola, hola, ja bez pieniędzy nie pracuję. Tu może być sytuacja, w której klient się obrazi, będzie szukał kolejnego jelenia, no ale najważniejsze, że to nie ty tym jeleniem będziesz. Kolejna czerwona flaga w mojej praktyce to jest to, kiedy klienta interesuje tylko cena. To jest ogólnie czerwona flaga, nie tylko do orżnięcia, nie tylko do oszukiwania, nie tylko do niezapłacenia hajsu, ale po prostu to zwiastuje ciężką współpracę. Jeżeli klienta nie interesują Twoje pytania na temat grupy docelowej, na temat tego, jak tekst ma wyglądać, jaką funkcję ma pełnić, jaki jest pożądany efekt, gdzie jest jego miejsce w strategii sprzedaży. Jeżeli klienta to wszystko nie interesuje, on chce tylko wiedzieć, ile zapłaci, to będzie problematyczna współpraca, bo ten klient najczęściej, no kurde, nie wiem, 90% przypadków, on będzie uważał, że zapłacił za dużo. On będzie uważał, że Twoja praca nie jest warta tych pieniędzy, bo dla niego pieniądze są warte więcej niż efekt. Dla niego nie jest warte to, że ten artykuł zarobi mu 15 tysięcy w ciągu roku. Dla niego nie jest ważne, że ten mail zarobi mu 10 tysięcy złotych w kampanii sprzedażowej. Jego interesuje to, że zapłacił za to 200, 300 czy 500 złotych i to jest za dużo, bo on mógłby sobie napisać sam. To niech sobie pisze sam. Kolejna rzecz, klient chce zobaczyć tekst w trakcie. Klient chce zobaczyć tekst, zanim Ty zobaczysz pieniądze. No nie, po pierwsze nie zaczynaj roboty bez kasy. Nie zaczynaj roboty bez kasy. I też zakomunikuj to klientowi, że dopiero jak kasa będzie na koncie, to Ty zaczniesz robotę, bo Ty masz terminy, masz pobukowane grafiki, masz zapełniony kalendarz i to nie jest tak, że przychodzi klient, chce tekst i Ty rzucasz wszystko i piszesz tekst. No chyba, że tak jest, no to wtedy radziłbym się trochę rozwinąć, podciągnąć jakość, poszukać lepszych klientów. Ale generalnie to bym tutaj uważał. Miałem taką sytuację kiedyś, zlecenie przez Usme, poważna kancelaria podatkowa, poważna, wydawało mi się, że poważna, sprawdzałem w internecie. Kancelaria podatkowa dla Polaków w Wielkiej Brytanii. Zlecenie przez Usme, zlecenie klepnięte, wybrali moją ofertę. Do Usme zaraz dojdziemy. I tam było coś takiego, że oni nie chcieli zapłacić pro formy, a pytali o tekst.
No to ja powiedziałem, że no słuchajcie, ja tekst pokażę, ale w momencie, kiedy będzie zapłacona proforma. I przestali się odzywać. No to można sobie wyobrazić, co tam mogło być dalej. Następna rzecz, darmowy tekst próbny. Jeśli klient oczekuje darmowego tekstu próbnego, w większości przypadków jest to czerwona flaga do współpracy. Może spróbować ten tekst wykorzystać, może wcale nie mieć zlecenia, tylko po prostu zlecać darmowe teksty próbne i potem rzucać je na stronę. To jest komplikacja, to jest straszna komplikacja, tego trzeba później pilnować, czy ten tekst się nie pojawi, czy on nie wypłynie, a jeśli to są maile, to w ogóle tego nie zobaczysz. Więc darmowy tekst próbny, nie wiem co to musiałaby być za współpraca, naprawdę musiałoby mi na niej zależeć, żebym darmowy tekst próbny stworzył. Mówi się, że za darmo jest portfolio i rekomendacje. Jeżeli chcesz tekst próbny, to musisz za niego zapłacić, bo to jest twój czas i twoja praca. Sorry. Ostatnia rzecz w kwestii czerwonych flag to po prostu twoja intuicja. Ja mam czasem takie przeczucie, ja to nazywam, że czuję dupą, że współpraca będzie problematyczna i faktycznie kilka razy zignorowałem takie przeczucie i się przejechałem. Więc od tamtej pory, jeśli moje przeczucie mówi, słuchaj, nie wchodź w tę współpracę, to ja nie wchodzę. Nie wchodzę, szukam drogi, żeby się z tego wymiksować, ewentualnie daję cenę zaporową, którą albo klient nie weźmie, albo po prostu zarobię za to dużo pieniędzy, ale w większości klient nie bierze. Następna rzecz do zabezpieczania to dokumentacja. Dokumentuj całą współpracę od początku do końca. Dokumentuj chociażby na mailu albo na komunikatorze. Wszystko musi być zapisane, wszystko musi być do odzyskania w razie czego, w razie sprawy sądowej. Umowa słowna jest ważna, ale trudno ją udowodnić. Tu powiedziałbym, że kolejna czerwona flaga, jeśli klient chce omówić coś przez telefon i zawrzeć umowę przez telefon albo zlecić ci coś przez telefon, nie. Spotkaj się na wideo, nagraj tę rozmowę, zapisz ją sobie, będą dowody. Jeśli klient tego nie chce zrobić, jeśli chce rozmawiać tylko przez telefon, będzie problematyczne. Nawet jeżeli chce rozmawiać tylko przez telefon, wyślij podsumowanie. Wyślij podsumowanie z tej rozmowy na maila i poproś o to, żeby klepnął. Jak klepnie, wtedy macie deal. Jak nie klepnie, jak nie ma tego podsumowania, no to jak mu udowodnisz to, co mówił w trakcie rozmowy telefonicznej? Nie udowodnisz. Wszelkie warunki wraz z terminem płatności, opisem dzieła, kwotą, potwierdzeniem przez drugą stronę, że akceptuje zlecenie i akceptuje jego warunki, miej przynajmniej na komunikatorze albo na mailu. Najlepiej mieć tutaj umowę. I to jest kolejna rzecz, jak się można zabezpieczyć, czyli właśnie umowa. Umowa powinna określać to, co ty masz do zrobienia i to, co klient ma do zrobienia w zamian za to, co ty dla niego robisz. I tutaj, żeby była jasność, sam fakt istnienia i spisania umowy nie znaczy, że dostaniesz kasę. To często jest takie mylne przekonanie, że jak mam umowę, to dostanę kasę. Nie, jak trafisz na debila, to nawet z umową ci nie zapłaci. Jego nie będzie interesowało, wiesz, jak ktoś ma 50 czy 100 tysięcy czy milion długu i zamawia treści za 200-300 zł, nawet z umową, on ma wierzycieli, on ma banki, on ma chwilówki, on ma komorników, on ma nawet tych chłopaków, którzy łamią ręce za te parę złotych na sobie, na karku. Myślisz, że go obchodzi to, czy tobie będzie wisiał 200-300 zł? Były szef mojej kobity, jak zamykał firmę, jak zamykał swój grajdu, wisiał jej 1200 zł. I te 1200 zł, które jej wisiał, to było najmniejszy problem. To był dla niego najmniejszy problem. Myśmy nawet nie wszczynali żadnego postępowania, bo tam była cała kolejka wierzycieli. Z komornikami, z chwilówkami, ze wszystkim. Więc taki człowiek, nie, to jest, on ma w to wbite. Czy będzie tobie dodatkowo wisiał dwie stówy, czy nie, to naprawdę w jego życiu to nic nie zmieni i tak pewnie ogłosi upadłość konsumencką, więc to nie jest tak, że jak masz umowę, to na pewno dostaniesz kasę. Ale sytuacja, w której na pewno dostaniesz kasę, to przedpłata, zaliczka lub zadatek. Przy czym polecam tutaj zadatek, bo zadatek jest bezzwrotny, zaliczka jest zwrotna. I tutaj podkreślę jeszcze raz, nie zaczynasz roboty, dopóki kasy nie ma na koncie. I to mówię także do siebie, bo ja czasem mam tendencję do zrobienia roboty, zanim dostanę kasę i potem dostaję za to po dupie. Więc ten odcinek jest tak naprawdę też dla mnie. I choćby u klienta się waliło i paliło. Po pierwsze, nie daj sobie wmówić, że priorytety klienta to są twoje priorytety. To są jego priorytety. Jeżeli on się tydzień przed kampanią sprzedażową obudził, że potrzebuje maili, to nie jest twój problem, to jest jego problem. I on za rozwiązanie tego problemu powinien ci zapłacić. I nawet za pośpiech powinien zapłacić ci więcej, niż normalnie się za taką kampanię płaci. A jeżeli klient nie chce tego płacić, to niech pisze sam. Jak uargumentować płatność z góry? Możesz powiedzieć, że za płatność z góry jest rabat. Znaczy, no nie ma rabatu, tylko spóźnialscy płacą więcej, nie? Albo pierwsze trzy faktury z góry. Albo, że masz pobukowane terminy na miesiąc do przodu i robisz najpierw tych, którzy zapłacili. Jeżeli klient chce mieć w sensownym czasie wykonane zlecenie, to zapłaci wcześniej, zapłaci z góry. A jeżeli nie,
no to nie zapłaci z góry. Tu niestety, i to znowu jest wiadomość do mnie, trzeba sobie wyhodować jaja i być twardym. Jeżeli klient mówi, że nie zapłaci z góry, to ty nie zrobisz dla niego tekstu. Zajebistym sposobem zabezpieczenia się przed... zabezpieczenia, wiem, że się teraz śmiejesz, no ja też się śmieję. Strasznie zabawne. Zajebistym sposobem zabezpieczenia się przed nieuczciwym kontrahentem jest Yuzmi. Klient daje zlecenie przez Yuzmi. Na to zlecenie zgłaszają się osoby, ale on wybiera twoją ofertę. W tym momencie umowa jest zawarta poprzez Yuzmi. Klient dostaje do opłacenia fakturę pro forma. To jeszcze nie jest dokument księgowy. Jeszcze nie może sobie tego wpuścić w koszty, a wierz mi, że legitni klienci, im zależy na tym, żeby coś sobie wpuścić w koszty i żeby mieć VAT, bo mają odliczenie VAT. Klient dostaje do opłacenia pro formę, ale fakturę dostanie dopiero wtedy, kiedy ty wykonasz zlecenie. I jemu na tej fakturze będzie zależało. W momencie, kiedy klient opłaca pro formę przez Yuzmi, ty dostajesz informację, że klient opłacił pro formę. W tym momencie kasa jest u Yuzmi. Tu jest klient, tu jesteś ty, po środku jest Yuzmi. W tym momencie Yuzmi trzyma kasę. Yuzmi trzyma kasę do momentu, kiedy ty skończysz zlecenie, a klient je zaakceptuje. Yuzmi nie odda klientowi kasy, jeżeli ty nie skopiesz zlecenia, ani nie da tobie kasy, jeżeli klient tego zlecenia nie zaakceptuje. Więc można powiedzieć, że Yuzmi jest takim pośrednikiem, takim buforem, zabezpieczeniem przed tym, żeby klient cię orżnął. Jeżeli się obawiasz tego, że klient może chcieć cię oszukać, zawrzyj umowę przez Yuzmi. Tak samo możesz zawrzeć umowę przez Stripe Protected Payments albo PayPala, gdzie można w ten sposób zażądać pieniędzy od klienta. W trakcie wykonywania zlecenia pieniądze są zawieszone pomiędzy wami, a w momencie, kiedy zlecenie wykonasz, dostajesz pieniążki do łapki. I to też jest fajny bufor, bo jeżeli klient mówi, że nie chce takiego układu, że nie chce dawać komuś pieniędzy na twoje zlecenie, na poczet twojego zlecenia, to też jest czerwona flaga, tak? No bo to jest znak, że klient może kombinować. Klient może mieć obawy i to mogą być uzasadnione obawy, bo tak samo jak są nieuczciwi kontrahenci, którzy zatrudniają copywriterów, tak samo są nieuczciwi copywriterzy, którzy biorą kasę i nie dowożą. Więc ja po części tych ludzi rozumiem. Więc w momencie, kiedy klient ma dać kasę copywriterowi i to do ręki, może mieć obawy, ale w momencie, kiedy ma obawy, ma opory przed tym, żeby dać komuś kasę, kto przypilnuje tego, żeby zlecenie było dowiezione, to jest czerwona flaga. No bo w sumie czego ma się tu obawiać? Że wielka firma postanowi zatrzymać jego 200 lub 300 zł? No myślę, że Yuzmi nie stać na to, żeby orżnąć kogoś na 200. Yuzmi nie stać na to, żeby później czyścić internet z opinii. Zresztą nie da się teraz czyścić internetu z opinii, że zawinęli czyjeś 200 zł. Ze znanych mi metod to jest tyle. Jeżeli też znasz jakieś metody, zostaw w komentarzu. Może się z tego nagra drugi odcinek. A jeżeli Ci się podobało, kliknij lajka, kliknij suba. Co tam masz pod ręką, co tam masz akurat pod kursorem. Daj znać algorytmom, że tu jest fajnie. I na koniec, co robić, kiedy mleko się rozleje? Co robić, kiedy już zlecenie jest wykonane, tekst poszedł, a Ty nie masz kasiory? No to tutaj, tak jak wspominałem, mam odcinek o tym, co robić, kiedy klient nie płaci. On się powinien wyświetlać teraz na górze. Moja rada, zanim wejdziesz na Facebooka i zwyzywasz klienta od oszustów, spróbuj miękkiej windykacji, bo może się okazać, że zaszły błędy proceduralne, że ta faktura gdzieś krąży po firmie, ale nie trafiła tam, gdzie trzeba i dlatego nie ma kasy. Albo że ta księgowa faktycznie jest na urlopie. A Ty właśnie możesz sobie zafundować pozew o naruszenie dóbr osobistych, bo jeżeli nazywasz kogoś oszustem, a ten ktoś oszustem nie jest i udowodni, że nie jest oszustem, na przykład wysyłając Ci kasę, to masz duży problem. Dlatego odsyłam do rozdziału o desperacji, o stabilizacji. Najgorsze, co możesz mieć ze sobą, to ciśnienie na pieniądze. I końcowa rada, jeżeli ciśnie Cię na hajs, jeżeli naprawdę desperacko potrzebujesz pieniędzy, copywriting nie jest rozwiązaniem. Copywriting nie płaci od razu. To nie jest tak, że dzisiaj wejdziesz do copy i jutro dostaniesz 10 tysięcy. Na 10 tysięcy trzeba się nazasuwać. To są często miesiące, lata pracy. Więc jeżeli potrzebujesz siana, nie idź do bociana, tylko po prostu idź do normalnej roboty. Jeżeli masz taką możliwość, idź do normalnej roboty. Z tym Cię zostawiam. Mam nadzieję, że dzięki temu nie dasz się wydymać. Siema, cześć.